gotowanie to rodzaj konserwacji. Peklujemy mięso po to, żeby zatrzymać proces gnicia. Dzięki peklowaniu mięso otrzymuje charakterystyczny smak i aromat, a przy okazji zachowuje swoją świeżość i kolor. Peklować możemy na dwa sposoby. Na mokro i na sucho. Zacznijmy od peklowania na mokro. Potrzebne do tego będzie nam około litr wody, do litra wody dosypujemy 2 łyżki soli peklowej. Do tak przygotowanego roztworu wkładamy mięso. W ten sposób peklujemy mięso około kilka dni, ale przynajmniej 1 dobę. Po zapeklowaniu wyjmujemy mięso, przyprawiamy według uznania majerankiem, liściem laurowym, zielem angielskim i na przykład możemy z takiego mięsa wykonać domową wędlinę, na przykład w szynkowarze. Taką wędlinę, która była wcześniej zapeklowana w ten sposób, możemy przechowywać w lodówce nawet 7 dni. To teraz peklowanie na sucho. Polega ono na wcieraniu w mięso soli peklowej. Wykładamy mięso w kamiennym naczyniu, obciążamy je z góry. Oczywiście ono jest obtoczone w soli i pamiętajmy o codziennym przewracaniu mięsa po to, żeby peklowało się równomiernie. Mięso peklowane na sucho możemy wykorzystać na przykład do wędzenia.